Cześć, z tej strony Robert z Finansowej Płotki. Dziś goszczę Michała Wisiewskiego i Macieja Szepietowskiego z Mennicy Kapitałowej. Panowie opowiedzą nam trochę o Mennicy i powiedzą, co ciekawego dzieje się obecnie na rynku, jak z tą sprzedażą srebra i złota, czy ja i oni jesteśmy naganiaczami, czy jednak to srebro i złoto to jednak rozsądny zakup. Dowiemy się dzisiaj tego z odcinka. Witam panowie. Dzień dobry, cześć Robert. Cieszymy się, że nas odwiedzasz. Bo muszę tak dodać, że nagrywamy tutaj w punkcie stacjonarnym w Warszawie, w Mennicy Kapitałowej. Oczywiście link w opisie będzie, jakby ktoś chciał dokonać zakupu lub zobaczyć, gdzie się mieści Mennica. Lub w ogóle napić się kawę i pogadać z chłopakami. Słuchajcie, od razu w tematy ostatnich tygodni. Upadki banków. Jaki wpływ na rynek srebra i złota będą miały kolejne upadki banków w USA i te, które już upadły? No, wydaje się mi, że ta odpowiedź jest dosyć oczywista wręcz. Czyli jakiekolwiek problemy sektora finansowego, sektora bankowego, no to jest automatycznie przełożenie na wzrost zainteresowania złotem i srebrem. Złoto i srebro historycznie zawsze były uznawane za tak zwaną bezpieczną przystań. I dlatego wszelkie takie właśnie informacje, jak mieliśmy też w ostatnim czasie, no nam, szczerze mówiąc, pomagają w sprzedaży, mówiąc krótko, naganiają klientów, mówiąc brzydko. Mieliśmy sytuację w połowie marca z Silicon Valley Bank, mieliśmy już teraz z początku tego miesiąca First Republic Bank. Problemy tych banków przełożyły się bezpośrednio na wykres cen złota. Jeżeli byśmy spojrzeli na wykres, to widzimy dokładnie w tym czasie, że te ceny od razu rosną. Więc przełożenie jest dosyć proste. Jeżeli są niepokoje na rynkach finansowych, inwestorzy uciekają w stronę bezpiecznych aktywów, a złoto i srebro no to są jedne z najbezpieczniejszych. To ja tylko jak mogę uzupełnić, bo oczywiście zgadzam się z tobą, Maciek. Ostatnio usłyszałem takie ciekawe sformułowanie, że naszą branżę można określić, że czym gorzej, tym lepiej. I też myślę, dokładnie, że trudno się z tym nie zgodzić, bo w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, w sytuacji czy to rosnącej inflacji i tym samym restrykcyjnej polityki monetarnej, czy to kryzysy geopolityczne, no to wszystko, mówiąc kolokwialnie, napędza ceny kruszców, więc u nas wtedy też dzieje się trochę więcej niż zwykle. Ale też zobaczcie tak z perspektywy czasu, jak to wygląda troszkę komicznie tutaj ze strony Fedu czy innych dużych bankierów, że upada gdzieś jeden bank, nic się nie dzieje, za tydzień kolejny i teraz już mamy chyba tam czwarty czy piąty i kolejny są tam na liście chyba 60 czy 80, już nie pamiętam, bo straciłem rachubę tych crash testów, czy tam są zagrożeni tymi upadkami. No, ale zostawmy może bankierów i przejdźmy do tego, co interesuje ludzi na kanale, czyli srebra i złota, a konkretnie srebra. I tutaj może Michał podpytał jako znawcę. Ostatni raport Silver Institute, który pokazuje, że mamy niedobory srebra. I teraz też jest taka sytuacja troszkę dziwna, bo wielu niedowiarków mówi nam, że mamy te niedobory srebra cały czas. Silver Institute już chyba trzeci rok z rzędu wykazuje te niedobory, a w sklepach nie brakuje. Tak. I co tu się dzieje? No tutaj ktoś kogoś oszukuje? Skomentuj to, bo... Mi wypada być trochę dyplomatą, ale wyszedłbym od tego, że ubiegły rok był bezprecedensowy, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na srebro. No i tym samym mówi się, że ten deficyt szacowany na poziomie 240 milionów uncji, no to wyrównał nadwyżki z poprzednich 11 lat. To pokazuje, jak ten popyt nagle wystrzelił. Teraz mówi się o tym, że ten popyt spadnie. Ja szczerze mówiąc tego nie byłbym taki pewien. Mam w ogóle takie poczucie graniczące wręcz prawie z przekonaniem, że srebro to jest taki kruszec, który jest dosyć mocno podatny na spekulacje.
Dlaczego to srebro na, dlaczego ten popyt na srebro się utrzyma? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że srebro jest wykorzystywane w przemyśle. Ja tak pół żartem, pół serio już któryś raz zresztą o tym wspomnę, że w momencie, w którym tak na dobrą sprawę samochody elektryczne wyjadą na nasze między innymi polskie drogi, no to myślę, że wtedy też cena srebra wyjdzie z cienia. Zmierzam do tego, że żeby wyprodukować samochód elektryczny, to jest potrzebne średnio dwa razy więcej srebra niż w przypadku samochodu spalinowego. No swoją drogą to już był taki moment, kiedy szef australijski, jeżeli dobrze pamiętam, kopalni srebra, wysyłał informacje do samego Elona Muska, tego od Tesli, trochę na zasadzie: Elon, wykup u mnie udziały w kopalni. Szczerze mówiąc, myślę, że jeżeli coś takiego miałoby miejsce, byłby precedens, to zaryzykuję stwierdzenie, że w ślad za Teslą pójdą inne koncerny. I kto wie, być może, że naprawdę cena srebra wyjdzie z cienia innych krusztów, przede wszystkim złota. Ja nawet też ostatnio na swoim kanale prezentowałem ustawę Parlamentu Europejskiego, a raczej tam Unia Europejska, co wydała odnośnie paneli słonecznych i też nie wiem, nieprzemyślany kompletnie ruch, bo jest od 2028 jest obowiązek montażu paneli fotowoltaicznych, które zawierają srebro. Tak. Na domu. Średnio 20 gram z tego, co tak, kojarzę, jeden panel. I to jest w ogóle, to, ja nie wiem w ogóle, że to rynek przemilczał taką bombę, bo może to się zmieni jeszcze do tego 2028, no ale wiecie, to ja tam w żaden sposób mi się nie spina, to skąd to się ma brać, no ale okej. Okay. No i właśnie jeszcze pociągnę ten temat, bo bardzo mnie ciekawi. Według ciebie, według was, kiedy dojdziemy do tej ściany? Czy za rok... Bo już w przyszłym roku no, Silver Institute jasno pokazuje, że już tych zasobów z tych poprzednich lat nie będzie. Czy możemy się spodziewać w przyszłym roku? Oczywiście wróżenie ze szklanej kuli, ale czy możemy się spodziewać, że no, kolejki będą się ustawiać pod mennicą kapitałową po srebro? Maciej pewnie z trochę innej, szerszej perspektywy popatrz na to. Na co dzień zajmuje się sprzedażą, ale ja osobiście też widzę coraz większe zainteresowanie srebrem. Już na takim poziomie, czy to zakupu monet bulionowych, czy to sztab. Ja myślę, że tak naprawdę to jest fajny pomysł w przypadku osoby, która jest w ogóle zainteresowana zakupem metali szlachetnych pod kątem dywersyfikowania portfela. Że długo, długo złoto, ale w końcu może warto trochę zaryzykować z tym srebrem. Tu oczywiście tak pół żartem, pół serio, dosyć szybko można mieć spore wyzwanie, żeby nie powiedzieć problem, gdzie to srebro na przykład w zaciszu domowym tak spokojnie sobie składować i schować. Tak? No, takiego wyzwania raczej nie ma przeciętny inwestor w złoto, nawet ten, który kupuje regularnie. No to wiadomo, wynika z tego, że za tę samą kwotę X tego srebra można kupić zdecydowanie więcej. Tu już nie gramy, ale kilogramy i to bez przesady wchodzą często w grę. To ja tutaj wykorzystam, że materiał się nagrywa i liczę, że jak będą kolejki gdzieś tam u hurtowników, zacznie brakować srebra, to liczymy na telefon z mennicy kapitałowej do mnie i do widzów. Słuchajcie, brakuje srebra, coś się dzieje na rynku. Już dajemy znać postawienie. Mieliśmy już kilka takich okresów, że tego srebra rzeczywiście brakowało. Na początku pandemii w 2020 roku był moment, kiedy u dostawców nie dało się zamówić srebra nawet na termin. Był moment, kiedy nie przyjmowaliśmy w ogóle zamówień nawet takich typu 40-50 dni, a takie bywały wtedy w przypadku złota, bo też były problemy z łańcuchami dostaw, zamknięte mennice z powodu właśnie pandemii, kwarantanny pracowników produkcji i tak dalej. Więc doświadczyliśmy już tego. Mieliśmy też w zeszłym roku problemy ze srebrem. Nie było przez jakiś czas, był problem ze srebrem od ręki. Nie było aż tak jak w 2020 roku, ale mimo wszystko to co jakiś czas się pojawia. Więc tak, to jest kwestia fizycznego srebra, bo oczywiście mamy też złoto, srebro w formie tak zwanej papierowej, czyli kontrakty, ale to nie jest nasza branża i no też pewnie bylibyśmy w stanie trochę powiedzieć o tym, dlaczego
lepiej jednak kierować się w stronę tego fizycznego kruszcu. Mimo tych problemów logistycznych, o których Michał wspomniał, bo srebro faktycznie zajmuje dużo miejsca i dużo waży, co czasem no mamy tutaj taki eksponat. Czasem zaskakuje naszych klientów. 5-kilowy. W kularach sprawdzaliśmy, że to rzeczywiście 5 kilo, oczywiście tak na nasze doświadczenie. No to teraz wyobraźmy sobie taką samą 5-kilogramową sztabę, ale tak zwane żółte, jak to niektórzy określają, złoto. No tak, to jest około 20 tysięcy złotych, a to samo w złocie, no to już mamy w tym momencie grubo ponad 1 000 000 złotych. Jesteśmy milionerami. Rozmarzyliśmy się troszkę, przynajmniej ja. Słuchajcie, pociągnę trochę ten temat mennicy kapitałowej, bo tu już żeście wspomnieli o historii, jak to wyglądało w 2020 i tak dalej, ale troszkę kolokwialnie tak zapytam, skąd się wzięła mennica kapitałowa? Troszkę o historii. Wiem, że wy nie lubicie się chwalić, bo ostatnio żeśmy się widzieli na Inwestkapsach. Tam oglądałem statuetki, nagrody różne. Wy raczej tego nie chcecie, żebym wspominał, a tutaj no, jest się czym chwalić. Opowiedzcie o swojej firmie troszkę. No, my jesteśmy pod marką Mennica Kapitałowa na rynku już w tej chwili 7 rok. Natomiast osoby tworzące tę spółkę, niektóre już mają doświadczenie w tej branży rzędu kilkunastu lat. Ja też jestem wśród tych osób, więc działamy już dosyć długo, znamy ten rynek. W tym momencie jako Mennica Kapitałowa zajmujemy się sprzedażą złota i srebra oraz innych metali szlachetnych, konkretnie pallad i platyna, chociaż to akurat jest raczej no, margines naszej działalności. Mamy też w ofercie kamienie szlachetne, brylanty. W tym momencie 7 oddziałów w Polsce, to jest oprócz centrali w Warszawie jeszcze Białystok, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice i Kraków i jesteśmy na dobrej drodze, aby otworzyć kolejnych kilka oddziałów, być może jeszcze w tym roku, więc rozwijamy się. Dla naszej branży ostatnie 3 lata były bardzo dobre, to mało powiedziane, były wręcz przełomowe. Duży wiatr w żagle dla tej branży z powodu, tak jak Michał powiedział, im gorzej, tym lepiej. Niestety no, taki z powodu takich przykrych wydarzeń, czyli najpierw 2020 pandemia, potem w zeszłym roku tutaj sytuacja na wschodzie, wojna w Ukrainie. To wszystko spowodowało, że branża bardzo urosła, przy czym uważam, że my z całej branży urośliśmy najbardziej. Postawiliśmy na niskie marże, na bardzo niskie ceny. Jesteśmy teraz no, w absolutnej czołówce krajowej, jeżeli chodzi o rynek dealerów metali szlachetnych. Mimo to postanowiliśmy trzymać się tej naszej strategii, że chcemy sprzedawać bardzo dużo na niskiej marży i to daje efekty. Gdyby liczbami rzucić, bo one robią wrażenie, to wygląda to tak, że jeszcze w roku 2019 nasze obroty były rzędu poniżej 70 milionów rocznie obrotu. W 2020 roku to było około 400 milionów. Zarówno 2021, jak i 2022 przekroczyliśmy 1 000 000 złotych, więc to jest naprawdę wzrost taki wyraźny i no, my w tym czasie z firmy takiej nie za dużej staliśmy się no, jedną z wiodących spółek w tej chwili. Jakie dni najlepiej sprzedają się jakie walory? I to internetowo i fizycznie, bo tutaj już troszkę żeśmy z Michałem porozmawiali. Jak to wygląda? To jeszcze tylko uzupełnię, bo oczywiście sprzedaż stacjonarna to jest ten nasz core. I mniej więcej 75% udziałów przypada na oddziały stacjonarne. Natomiast nie wolno zapominać o e-commerce, który też istnieje w naszym wydaniu. I ta platforma ma się nieźle i też mamy plany rozwoju, jeżeli chodzi o sprzedaż online. To też jest bardzo ciekawy aspekt, bo dosłownie przy okazji ostatniego Metalverse, wydarzenia pod koniec ubiegłego miesiąca, miałem okazję opowiadać trochę o profilu polskiego inwestora w metale szlachetne i w drodze badania, które przeprowadziliśmy, okazało się, że są tak naprawdę dwie grupy, które dosyć wyraźnie możemy wyszczególnić, wyróżnić.
taka grupa, która kupuje tylko stacjonarnie, a to składa się szereg aspektów, przede wszystkim kwestia dotycząca potrzeby anonimowości, bezpieczeństwa, też pewnej przezorności, nie bójmy się tego słowa. Mianowicie przychodzę, otrzymuję towar do ręki, wychodzę, nikt mnie nie zna, nikt mnie o nic nie pytał, ale z drugiej strony jest ta grupa kupujących w online. I to są osoby, które też sobie cenią anonimowość. Dochodzi nawet do takiego paradoksu, że bardzo często te osoby nie chcą się w cudzysłowie wylegitymować i posługują się pseudonimami, ale oczywiście adres dostarczenia przesyłki podają już prawdziwy. Stąd to jest trochę taka niejednokrotnie... Sprzeczność. Sprzeczność, tak. To jest dobre sformułowanie i taka trochę konwencja żartu, można powiedzieć, w tym naszym biznesie. Także na pewno o tym online też należy pamiętać. Nagrywamy teraz odcinek w piątek. I widzę tu, że jest spory ruch, próbujemy się... I to nie jest przypadek. I to nie jest rzeczywiście przypadek, bo odpowiadając na Twoje pytanie, sprzedaż stacjonarna, z tego co przeanalizowaliśmy, tak bardzo skrupulatnie na podstawie ubiegłego roku, to największy ruch i tym samym sprzedaż jest na początku i na końcu tygodnia. Ten wtorek, środa, czwartek widzimy takie lekkie wypłaszczenie. To jeszcze raz podkreślam punkty sprzedaży stacjonarnej. W przypadku online'u najlepszy jest poniedziałek. Trochę enigmatycznie dla nas wyglądała na początku sytuacja dotycząca weekendu, bo coś się dzieje, jest pewien ruch, ale też zauważyliśmy, że gro tego trafiku, tak zwanego, mówiąc żargonem internetowym, konwertuje dopiero w poniedziałek. Mamy na to taką teorię, że to są osoby, które bardzo mocno, skrupulatnie patrzą na tę, między innymi naszą ofertę, porównują z konkurencją, mają więcej czasu, swobody, żeby zrobić to naprawdę szczegółowo w weekend, ale już konwertują w poniedziałek. Tak? W ramach też ciekawostki powiem, że tak jak pogłębiliśmy naszą analizę, to okazało się, że gro takich największych transakcji rozpoczyna się, uwaga, na mobilu, a konwersja ma miejsce na desktopie. Tak? I to też ma miejsce bardzo często w weekend. Jesteśmy gdzieś na przykład w plenerze, zwyczajnie mówiąc, poza domem porównujemy oferty dealerów, decydujemy się jednak za jakiś czas, więc to też taki wniosek, że to są przemyślane zakupy. Okej. Wiem, że zajmujecie się nie tylko srebrem i złotem, to już padło platyna, ale co jeszcze oferujecie, bo jakieś tam się diamenty przywijały, jakie te srebrne i złote monety, bo widzę, że tutaj leży na stole coś też i mój ulubiony liść klonu w wersji jednogramowej, złotej, też polecam, kto nie ma, bardzo fajny temat, bo podzielny, śmiało, chwalcie się. To znaczy tak, no, mimo wszystko tych produktów jest trochę, jest sporo, chociaż nie ukrywam, że w większości skupiamy się na dosyć wąskiej grupie i dosyć wąską grupę produktów tak naprawdę klientom rekomendujemy. Główna nasza sprzedaż, no, to są sztabki i monety bulionowe. Sztabki o wadze 1 uncji, 50 gramów, 100 gramów. I monety uncjowe. W zasadzie moneta uncjowa to jest taki bestseller. Najpopularniejsze z tych monet typu liść klonowy, kangur australijski, krugerrand z RPA, filharmonik wiedeński czy Brytania. Tego sprzedajemy najwięcej. Na tych produktach jest najmniejszy spread. Ta różnica między kupnem a sprzedażą około 2% u nas przy naszych niskich cenach sprzedaży, a wysokich cenach skupu. Natomiast jeżeli klienci szukają też innych produktów, to są tutaj propozycje na przykład dla osób, które wieszczą jakieś bardzo czarne scenariusze. I to są właśnie produkty podzielne, tak jak sztabki typu Combi Bar, tak jak właśnie Smart Pack, to też jest taki towar podzielny, tylko że każda sztabka wyłamuje się jako oddzielny certikart, oddzielne opakowanie, które jest zarazem jej certyfikatem, a nie jako oddzielny kawałek samego gołego kruszcu. Zauważamy, a propos tych pytań o zainteresowanie, tutaj zauważamy zwiększone zainteresowanie takimi produktami, kiedy
dochodzą do nas jakieś niepokojące sygnały ze świata, ale raczej nie z daleka, tylko z bliska, czyli na przykład w 2014 roku, kiedy tutaj był temat aneksji Krymu, czy też w zeszłym roku oczywiście od razu widzimy zwiększenie zainteresowania kombibarami, smartpakami, tego typu produktami. To są no, produkty... sytuacja awaryjnej. Tak, to fajna są produkty, opcja. To są produkty, obyśmy nie musieli ich w ten sposób wykorzystywać do tego, żeby ewentualnie na przykład płacić złotem za dobra czy usługi, kiedy nie będzie można tego robić tak, jak możemy to robić dzisiaj. To jest jedno. Poza tym oprócz tych takich typowych monet bulionowych, które wymieniłem, są też monety takie troszkę może mniej standardowe, i godne polecenia są na pewno serie, które mają pewną wartość kolekcjonerską, czyli takie serie jak seria Lunar australijska, jak seria Zew Natury z Kanady, jak Bestie Królowej brytyjska seria, czy też ostatnio jest taka moneta somalijski, nie jest somalijski słoń, przepraszam, tylko słoń z serii Wielka Piątka z mennicy z Afryki Południowej, czyli to jest ta mennica, która wybija słynnego Krugeranta. To są towary zazwyczaj nieco droższe od zwykłych monet bulionowych, ale one w przyszłości osiągają wyższe ceny i może się opłacać zapłacić te 100, 200 czy 300 zł więcej za uncję, bo potem one potrafią kosztować po 500, 1500 i nawet 3000 zł więcej od zwykłej bulionówki. No jeszcze jest trochę produktów takich naprawdę niestandardowych, jak na przykład Armillary Coin, to jest moneta, która składa się z czterech części, każda po jednej czwartej uncji i układa się, nawiązując do jej nazwy, w taką jakby sferę armilarną, tak to jest nazwane. Coś, co nam się może kojarzyć, nie wiem, z przyrządami używanymi przez astronomów. Jakbyśmy sobie zobaczyli na pomnik Kopernika tutaj w Warszawie niedaleko, to właśnie taki przyrząd trzyma w ręce i w takim kształcie sztabkę czy też monetę ktoś wymyślił. Natomiast najbardziej sugerujemy zakupy takich standardowych produktów, które mają po prostu mały spread, gdzie sprzedając będzie mieć po prostu na tym największy zysk. No i też kwestia łatwości weryfikacji jest istotna i to jest przewaga monet nad sztabkami. Ale wiem, że też macie i diamenty. I teraz moje pytanie. Znajdują nabywców w Polsce diamenty, czy tylko panie do pierścieni poszukują? Znajdują, natomiast w ostatnim czasie to zainteresowanie obserwujemy, że nie jest tak ogromne jak złota czy srebra. I o ile w przypadku złota i srebra, no to można było mówić o jakimś boomie czy szaleństwie. Różne tutaj były słowa używane w branży. Natomiast w tym czasie zainteresowanie kamieniami jakoś mocno nie wzrosło. Na pewno warto zwrócić uwagę też na brylanty, żeby w swoim portfelu ewentualnie takie produkty mieć. Trzeba pamiętać jednak, że jest to rynek trudniejszy, bardziej skomplikowany. To nie jest prosta cena za gram czy uncję, jak w przypadku złota. Chociażby kwestia wyceny 4C, prawda? Która jest dosyć skomplikowana, tak. Jest kilkuetapowa. I też no to jest na pewno na jeszcze dłuższy okres niż złoto i srebro zakup, bo tutaj różnica między kupnem a sprzedażą jest rzędu kilkudziesięciu procent. Próg wejścia też jest wyższy, ponieważ raczej za kamienie takie sensowne inwestycyjnie uznajemy kamienie od kilkudziesięciu tysięcy złotych w górę, a przy złocie są produkty nawet za 1000 czy 2000, które już można śmiało nazwać inwestycyjnymi, a nie tylko takimi, które się nadają na prezent, na jakąś okazję. Więc rynek bardziej skomplikowany, trudniejszy, ale też na pewno warto zwrócić na te kamienie uwagę. Żeby nie było tylko, że tutaj gadamy sobie i tak słodzimy wszyscy, ja tutaj troszkę szpilę bym tak wbił w te diamenty, bo troszkę do tego rynku tak mnie odpycha, tych diamentów, rynek podrabianych diamentów, no bo wiadomo, że można sztucznie uzyskać diament. Jak wy się do tego odnosicie?
rozumiem, że nie handlujecie podrobionymi diamentami, ale wiecie, no tutaj, żeby słuchacze też wiedzieli, bo no, orientują się i kto pewnie chce zakupić, no to gdzieś napotkał jakiś artykuł, że no i zdementujmy niektóre rzeczy. No między innymi dlatego, że te podróbki się zdarzają, odchodzi się od pakowania kamieni w certipaki, takie jak są używane właśnie w przypadku sztaby, które też tutaj mamy na stole. Kamienie są zazwyczaj sprzedawane luzem, czyli zapakowane tylko w jakąś taką bibułkę, oczywiście w opakowaniu z certyfikatem, ale ostatecznie możemy rozłożyć tę bibułkę, wyjąć ten kamień, umieścić go, prawda, pod powiększeniem, sprawdzić numer seryjny wypalony laserowo na rondyście tego brylantu i porównać to z certyfikatem. Są oczywiście też specjalistyczne urządzenia, które po prostu testują, czy jest to oryginalny brylant. Czyli podsumowując rozmowę, jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to jest oryginał, czy twór. Tak samo w przypadku złota, srebra, no my dysponujemy zaawansowanym, drogim sprzętem, dzięki czemu nasi klienci mogą na miejscu, kupując, również zweryfikować autentyczność zakupionych walorów. Ten sprzęt oczywiście służy nam też w przypadku skupu do weryfikowania tego, co jest do nas przynoszone. Mhm. Dobrze, a teraz kubeł zimnej wody na Waszą głowę i moją, bo powtarzający się często komentarz, no mamy tutaj hejterów paru, że naganiamy na srebro i złoto. Ja tutaj mówię, że rozmawiamy sobie, jesteśmy miłośnikami, nikogo nie zmusza do tej alternatywy inwestowania, oszczędzania. No ale co Wy o tym myślicie, jak czytacie takie komentarze? Słuchajcie, to ja pół żartem, pół serio powiem do wszystkich hejterów, oczywiście to żart, że nawet jeżeli ktoś nas tak ocenia, to i dobrze, i czas najwyższy, żeby, tak w cudzysłowie oczywiście, ktoś zaczął naganiać do inwestycji właśnie w tym kierunku. Zobaczcie panowie, że nie ma czegoś takiego, mówimy o polskim rynku, taka systemowa edukacja, czy w ogóle nie ma edukacji w szerszym ujęciu o charakterze finansowo-ekonomicznym. Ja pozwolę sobie tylko przytoczyć ostatni raport Assay Index, gdzie wiedza finansowo-ekonomiczna Polaków została wyceniona na mierne 22 punkty na 100 możliwych do uzyskania. To jest taki jeden z wielu przykładów, który pokazuje, jak niewiele, żeby nie powiedzieć mało, wiemy na temat ekonomii, finansów, możliwości inwestowania. Jestem ekonomistą z wykształcenia, nie przypominam sobie, żebym na studiach ekonomicznych miał przedmiot czy jakiś wykład, gdzie ktoś by mówił o walorach inwestowania w metale szlachetne, a przypominam sobie nie jeden taki, gdzie mowa była o produktach bankowych. Polacy są w ogóle bardzo zachowawczy, jeżeli chodzi o kwestie inwestowania. Nie wiem, szczerze mówiąc, z czego to wynika, ale my świadomie lub podświadomie, być może tu jest jakiś miks, wybieramy produkty o mniejszym ROI, stąd lokaty, obligacje cały czas wiodą prym. Swoją drogą też w kontekście ostatniego Metalverse, gdzie mówiłem o profilu polskiego inwestora w metale szlachetne i przytoczyłem badanie, które przeprowadziliśmy, to też zbadaliśmy, jak jest postrzegane samo złoto. Tu na szczęście nie jest źle, natomiast to złoto jest, powiedziałbym tak, w środku stawki. To, co natomiast jest złe, albo żeby tak nie mówić tą szklanką do połowy pustą, tylko właśnie z drugiej perspektywy, no to jest nad czym pracować, tak? Znaczy to złoto ma się całkiem nieźle, tak żeby tutaj spuentować, ale znowu masa tych wyobrażeń jest taka niezbyt dobra. Jak spojrzymy na drivery inwestowania w metale szlachetne, to też najczęściej inflacja wychodzi na pierwszy plan, a myślę, że trochę taka nasza rola, bo my wychodzimy też z pewnego rodzaju misją w rynek. Ja trochę powiem, jak wiem, jak Maciej sprzedaje. Maciej jest sprzedawcą, konsultantem. To jest sprzedaż o charakterze konsultacyjnym. My się nie nastawiamy, zresztą mam nadzieję, że tak jest też w przypadku innych dealerów metali szlachetnych, na sprzedaż jednorazową, na naciągnięcie kogoś, tak mówiąc, przenośnie i dosłownie. Dla nas prawdziwą wartością, myślę, że Maciek się pod tym podpisze, jest kiedy klient do nas wraca, bo to też jest domena czy istota inwestowania w metale szlachetne.
niedużo w jednym momencie. Tu nie chodzi, mówiąc kolokwialnie, o uciułanie jakiejś potężnej kwoty i zakup kilogramowej sztaby, która swoją drogą nie jest taka najłatwiejsza do spieniężenia. Nawet jak, Robert, pamiętasz, rozmawialiśmy o tym na Invest Cups, tylko konsekwencja, metodą mniejszych, żeby nie powiedzieć małych kroków. W ogóle uważam, że trudno by było nas oskarżyć o naganianie na produkty, które sprzedajemy, bo nasza branża jest dosyć specyficzna. Tutaj klient raczej do nas przychodzi, a nie my gdzieś tam biegamy za klientem. Nie ma tutaj jakichś metod aktywnej sprzedaży. My w naszej strategii działania absolutnie nie mamy takich elementów jak jakieś docieranie do potencjalnych klientów, którzy nie są zainteresowani naszym produktem i namawianie ich. Nie jesteśmy akwizytorami. Tak, my po prostu oferujemy ten produkt, klient do nas przychodzi sam. Oczywiście staramy się też w jakiś sposób to promować i tutaj mamy duży komfort, bo ja w sprzedaży pracuję już od prawie 20 lat i różne produkty sprzedawałem i chyba nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebym był tak pewien produktu, który sprzedaję. Ja sam inwestuję i w srebro, i w złoto od wielu lat i sam na tym bardzo dobrze dotąd wychodzę i wszyscy, prawie wszyscy moi klienci, ktoś, kto kupił gdzieś na górce i by sprzedał, chociaż ja bym mu rekomendował nie sprzedawać, ale by sprzedał, no to mógłby powiedzieć, że jest na tym stratny. Natomiast po tych latach już 12 mniej więcej w branży, no to patrzę wstecz i widzę w zasadzie samych klientów, którzy zrobili dobry ruch kupując złoto i srebro, więc tutaj no, możemy być spokojni o to, oferujemy coś, co jest prawdziwą wartością, coś, co jest prawdziwym pieniądzem. Nie bez powodu właśnie złoto i srebro stały się pieniędzmi i to już wieki, wieki temu i tak jest do dziś. Więc no my oferujemy coś pewnego, na czym nie można wiele stracić, bo oczywiście, tak jak mówiłem, ktoś może kupić na górce, na przykład w zeszłym roku, jak była panika związana z rozpoczęciem wojny w Ukrainie, ktoś może później potrzebować tych pieniędzy, wtedy sprzedać, być stratnym, ale złoto nie może tak upaść jak na przykład akcje jakiegoś przedsiębiorstwa. Jak to się mówi, złoto nie bankrutuje, złoto może stracić 10-20%. Ciężko sobie teraz wyobrazić, aby złoto straciło 50 czy 80% wartości. No to się wydaje wręcz niemożliwe. Właściwie to mi się podoba ten argument, który obaliłeś o tej roli złota jako zabezpieczenia, bo często jak się rozmawia z potencjalnym hejterem albo osobą, która jest nieprzychylna złotu, to powie, no bo giełda dała zarobić dwa razy więcej, tak? No ale no poszukajmy tych ludzi, którzy grają na giełdzie i zarobili te pieniądze, jak tak mówią, więcej jest tam stratnych ludzi, a na złocie nie ma tego ryzyka. Oczywiście tak. Mówisz, no, nie kupujemy na raz, tylko rozkładamy to raczej w czasie, ale... My nikomu nie powiemy, że złoto zarobi najwięcej. Wiadomo, że można było zrobić jakieś kosmiczne pieniądze na przykład na kryptowalutach, i nie widzę możliwości, żeby złoto zdrożało tyle razy, o ile zdrożał na przykład Bitcoin. Natomiast to jest ten walor fizyczny, realny, którego nie da się dodrukować, którego nie da się podrobić, który jest uznawany na całym świecie i to jest to coś, co możemy też po prostu fizycznie schować do kieszeni czy do plecaka, z tym się przemieścić, jakby się wydarzyło coś nieciekawego na świecie, tak no, historia to pokazała, więc to jest po prostu coś bezpiecznego, czy złoto da nam 10%, czy 20%, czy stracimy na tym 5%, czy za ileś lat będzie dwa razy droższe, no tego nie wiemy, natomiast to zachowanie wartości w czasie to jest ta główna zaleta złota i to jest ta główna filozofia inwestowania w złoto, czyli nie liczymy na to, że zyskamy więcej niż tam na lokacie czy na giełdzie, tylko po prostu przechowujemy wartość naszego majątku w czasie. Tutaj taki już naprawdę wręcz wyświechtany przykład, bo to jest używane non-stop we wszystkich rozmowach o złocie, więc jeżeli ktoś ogląda rozmowę z nami i to już jest kolejna jakaś rozmowa oglądana w sieci na temat złota, no to pewnie powie, o, to już tyle razy słyszałem, ale no, trzeba to zawsze powiedzieć, czyli to, że 100 lat temu zadano wagę złota w
w przeliczeniu można było się dobrze ubrać albo kupić samochód i po 100 latach jest znowu mniej więcej podobnie. Taka sama waga złota nam wystarczy, żeby kupić porządny garnitur, czy żeby kupić samochód, tak jak to było około wiek temu. I to nam dużo mówi o tym właśnie produkcie. Okej, teraz odcinamy merytorykę i troszkę puścimy wodze fantazji, bo jak wiadomo, widzowie najlepiej lubią prognozowanie i różne tego typu szacunki, ile będzie kosztowało srebro, złoto i tak dalej. No wiem, że wy jako duża firma musicie też siłą rzeczy prognozować i zakładać gdzieś tam jakieś rezerwy i tak dalej na złoto, srebro. Powiedzcie mi, jak myślicie, w nadchodzące miesiące przynoszą nam wzrosty, spadki, czy nawet dekady, bo Silver Institute na przykład mówi, że srebro spadnie. O złocie też zależy, które czytamy raporty i którego ekonomistę rośnie, spada. Jak wy z perspektywy dużej firmy zapatrujecie się na kolejne nadchodzące miesiące? Czy spodziewacie się jakieś korekty, czy może wzrostów? Ja tylko dodam, że nagrywamy w połowie maja materiał, także sprawdzimy to za tydzień czy dwa. Cytując naszego szefa, on by powiedział: czas pokaże. To tak oczywiście żartuję. Mamy nowy ATH na złocie. Ja będę konsekwentny. Nieco ponad miesiąc temu byłem zapytany o to, co ja myślę, ile będzie cena złota do końca 2023. Obstawiam 2200 dolarów za uncję złota. Myślę, że też wzrośnie srebro. Chociażby jeszcze raz tutaj argumentacja o tym, że przemysł, chociaż nie tylko, bo też trzeba pamiętać, że chociażby ten rok ma być rokiem srebra, jeżeli chodzi o biżuterię. Chociażby kwestia Indii, tam gdzie rzeczywiście to zapotrzebowanie na srebrną biżuterię jest duże i coraz większe. Poziom 30 dolarów za uncję srebra, tak bym szacował. Też kule, słuchaj, zawsze możesz. Nie, ja wolę nie wyruszyć. Ja zawsze klientom powtarzam, że nie lubimy prognozować, zwłaszcza w krótkim terminie, bo to się też zazwyczaj nie sprawdza i nie za bardzo bym chciał mówić teraz co innego niż to, co mówię klientom moim na co dzień. No jest trudno przewidzieć zachowanie tutaj tych cen. Mieliśmy już wiele sytuacji, kiedy najtęższe głowy i jacyś tam specy, przy których nazwiskach się dopisuje, że przewidział kryzys mieszkaniowy gdzieś tam, ten przewidział kryzys, prawda, upadek Lehman Brothers w 2008 i tak dalej. I te przewidywania tych tutaj analityków też się często nie sprawdzają. Po prostu wierzymy w fundamenty właśnie metali szlachetnych, złota, srebra. Ja osobiście kupuję te metale z taką perspektywą bardzo długą. Nie na zasadzie, że zarobię na tym w ciągu roku czy dwóch. I tu jestem spokojny, jeżeli chodzi o te ceny. Uważam, że metale, zwłaszcza srebro, cały czas jeszcze są niedoszacowane. Oczywiście jakieś tam spadki po drodze są możliwe, ale jeżeli by się pojawiły jakieś wyraźniejsze spadki na złocie czy srebrze w najbliższym czasie, to raczej bym podejrzewał, że to będzie początek późniejszych, o wiele większych wzrostów. I gdyby te ceny zaczęły spadać, to myślałbym tylko i wyłącznie o tym, żeby jeszcze uzupełnić swoje zasoby, póki jeszcze ta cena jest atrakcyjna. Słuchajcie, w kontekście tego takiego wróżenia, no nie bójmy się tego sformułowania, to ja też myślę, że to niesie za sobą pewnego rodzaju wyzwania, żeby nie powiedzieć zagrożenia dla osób, które albo już inwestują, albo myślą o tym, żeby zacząć inwestować, ale mają pewne obawy, bardzo często, to też chcę powiedzieć wyraźnie, uzasadnione. Zmierzam do tego, że tacy, trochę ich nazwę z lekką ironią, ale w gruncie rzeczy z uśmiechem, influencerzy dotyczący rynku metali szlachetnych, chociażby Robert Kiyosaki, autor książki Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. On mniej więcej półtora miesiąca temu prognozował, że złoto do końca 2023 roku będzie kosztowało, uwaga, rząd wielkości 4000 dolarów za uncję. Kilkanaście dni temu
już wróży upadek rynku złota i cenę na poziomie 1000 dolarów za uncję, tak? No i teraz, wiecie, zmierzam do tego, że taki przeciętny Kowalski właśnie, który już inwestuje albo myśli o tym, żeby zacząć inwestować, to jest w strasznym rozkroku. Co on ma, kogo on ma słuchać? Gdzie on ma w ogóle szukać tych informacji, tak? To jeszcze trochę nawiązując do tego braku systemowego, czy też nie systemowego, tylko mówiąc ogólnie, systemowej czy niesystemowej edukacji, to jest naprawdę w kategoriach sporego wyzwania. Kiyosaki czy Maloney, oni mają chyba swoje fundusze i zajmują się zawodowo też handlem złotym i srebrem, więc to też trzeba tak przez palce patrzeć. A uzupełniając tą Waszą wypowiedź i moje pytanie, dodam tylko, że to jest, że nie jest to żadna porada inwestycyjna, tylko zwykłe gdybanie, więc żeby też nikt się naszym zdaniem nie kierował, tylko po prostu sobie rozmawiamy. Ale teraz może być coś ważnego, bo chciałbym Was spytać. Słuchajcie, 5 porad dla osoby wchodzącej na rynek srebra i złota. Ktoś w ogóle nie zna się na tym, od czego ma zacząć, jak to ma wyglądać, jego pierwszy zakup złota, bo zdecydował się, że akurat swoje pieniądze chce ulokować w srebrze i złocie. Ja myślę, że to, co już wcześniej mówiłem, czyli najbardziej polecam kupować takie popularne produkty, zwłaszcza monety bulionowe. Moneta bulionowa, jedna uncja, jeżeli ktoś oczywiście startuje z jakimś tam poziomem tej inwestycji, że nie jest to za duża porcja. Więc nie przepłacać za jakieś produkty, można powiedzieć, wydziwiane, za jakieś zabezpieczenia, kody QR na sztabce, przez co sztabka na uncji jest tam droższa o 200 zł. Nie przepłacać za jakieś droższe monety, tylko kupować standardowe monety bulionowe typu Kangur, Liść, Krugerrand i tym podobne. Poza tym kupować u sprawdzonych sprzedawców, to na pewno nie liczyć na jakieś cudowne oferty gdzieś tam na eBayach i tego typu portalach, bo to są też w zasadzie jedyne miejsca, gdzie można się naciąć, mówiąc kolokwialnie, i kupić jakiś produkt podrabiany, co w zasadzie nie wchodzi w grę, nie tylko u nas, ale w zasadzie u wszystkich dealerów złota szanujących się. No, polecałbym na pewno podzielić też inwestycje na mniejsze części. Tu wcześniej Michał też mówił o przykładowej sztabce kilogramowej. Nawet jak ktoś ma duże fundusze, to no nie polecamy kupować zbyt dużych produktów. Jeżeli ktoś chce wydać kilkaset tysięcy złotych, to i tak te monety uncjowe będą wciąż najlepszą opcją, najlepszą propozycją. Jeszcze bym dodał na pewno, żeby nie przejmować się krótkotrwałymi spadkami cen. Sam tego doświadczyłem, że kupowałem kiedyś pierwsze swoje uncje za 5200, 5500 za uncję. Potem można było spokojnie kupić uncję za 4000 zł. I oczywiście mogłem wtedy sprzedać, ale złoto często jest takim produktem, który warto kupić i zapomnieć o nim na jakiś czas. Wiesz, co się mówi? Analiza wsteczna zawsze skuteczna. Tak. Ktoś tak sobie kupi dziś i obserwuje i za kilka dni jest jakiś spadek, to ból głowy nagle. Tak? No tak, więc zdarza nam to się często. Klienci czasem, znaczy z mojej perspektywy, to są jakieś takie przesadne emocje, bo ktoś złoży zamówienie, opłaci, potem cena spadnie o 100 zł na uncję i ktoś już tam załamuje ręce, jakby nie wiadomo, co się stało. Moje uncje, które były kupowane za 5200 i 5500 i które w pewnym momencie kosztowały 4000, no kosztują w tej chwili, niech będzie 8500 i w takim razie wszystko jest w jak najlepszym porządku. Przepraszam, że się włączę, byłem świadkiem takiej rozmowy z Michałem, drugi z naszych sprzedawców. Przyszedł klient właśnie i taki lekko podłamany, bardzo podobną sytuacją, o której powiedział Maciek. I to była sytuacja, w której klient chciał sprzedać, czyli to była sytuacja, w której my mieliśmy potencjalnie odkupić. No i Michał doradził po prostu, żeby się jeszcze wstrzymać, tak? Że to jest zbyt wcześnie, żeby wykonywać jakiś ruch. To tak trochę jeszcze nawiązując do tego konsultacyjnego modelu sprzedaży.
Przepraszam. Jeszcze Maciej. Jedna dosyć istotna rzecz mi tutaj przyszła do głowy. I to będzie piąta w zasadzie porada, tak jak miało być, to jest to, żeby kupować, starać się kupować anonimowo, ponieważ wielu klientów na to też zwraca uwagę, coraz więcej osób nie za bardzo chce, żeby ktokolwiek wiedział o tym złocie. Złoto czy srebro to są te produkty, które są niejako poza systemem bankowym. Myślę, że wielu tutaj pewnie Twoich widzów też się jakoś tam interesując tymi finansami interesuje takimi tematami jak waluty cyfrowe, jak tutaj rugowanie gotówki i tego typu sprawy. U nas też ten proces w Polsce postępuje. No i póki co tego złota można kupić bez podawania danych całkiem sporo, bo w tej chwili w przeliczeniu to jest około 7 uncji, ponieważ limitem jest 15 tysięcy euro. Od przyszłego roku już pojawi się nowy limit, którego dotąd w ogóle nie było, czyli nie będzie można zapłacić więcej niż 20 tysięcy gotówką, w sensie osoba fizyczna u przedsiębiorcy, więc póki co jeszcze nie są nam jakieś duże kłody rzucane pod nogi w kwestii tych zakupów gotówkowych, które dają anonimowość, więc no polecamy mimo wszystko korzystać z tego, no nie to, żeby coś ukrywać, ale no warto zwrócić uwagę na to, że historia zna przypadki, kiedy władza upominała się o złoto należące do obywateli i to było zarówno w takich przypadkach, które nas może mniej dziwią, czyli jakieś tam państwa totalitarne, typu Związek Radziecki, typu nawet PRL, gdzieś tam na początku swojego istnienia, ale też około 90 lat temu w Stanach Zjednoczonych, czyli tak zwanej ojczyźnie wolności, też władze upomniały się o złoto, które należało pod groźbą nawet kary więzienia oddać po niekorzystnym kursie. Twierdzi się, że około 20% raptem złota Amerykanie wtedy oddali zgodnie z tymi przepisami, no ale jednak lepiej tutaj, jeżeli ktoś chce mieć złoto, to raczej chciałby, żeby jak najmniej osób wiedziało o tym, ile i gdzie. Ja od siebie jeszcze zauważyłem też a propos tych rad, że wiele osób dzwoniło do mnie właśnie jak to złoto nam wystrzeliło, no bo wiadomo, wtedy jest największe zainteresowanie i wszyscy chcieli wchodzić na raz za wszystko, co mają, że to też nie jest tak, że wszystkie oszczędności pakujemy od razu, rozłóżmy te zakupy na raty według mnie i kupujmy jakieś sobie strategie, ułóżmy, ale to tak. Tak, no my, którzy wierzymy w to złoto i srebro zdecydowanie bardziej niż przeciętny obywatel i też bym nigdy nie wpadł na to, żeby włożyć 100% czy nawet 50% swojego majątku tylko w złoto i srebro. I tak pewnie mam więcej niż procentowo niż właśnie przeciętny inwestor. To jest skrzywienie zawodowe, nazwijmy to. No ale trzeba pamiętać oczywiście o jakimś tam podziale. Stara zasada mówi nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Dokładnie. I ta zasada też ma zastosowanie na rynku metali szlachetnych. No, dokładnie. I przeskakujemy ze srebra i złota, bo już żeśmy wydusili ile się dało, a może nie. Słuchajcie, platyna i palacz. Czy już czas, żeby wycinać katalizatory z sąsiadowi, czy jeszcze? Co myślicie w ogóle o tych metalach? Jakaś alternatywa dla srebra i złota to jest? Czy jak one się zachowają w przyszłości? Nikt nie wie, ale znowu wróżenie. Bo no, patrząc na wykres, no to platyna bardzo fajnie wygląda. Gdzieś tam znowu nam spadła, chociaż tam ostatnio za 100 dolarów wzrosła na przestrzeni chyba paru tygodni, ale cały czas to atrakcyjnie wygląda. Ja osobiście uważam, że platyna, nawet zaryzykuję takie stwierdzenie, gdzieś pod koniec tego roku może zacząć być ciekawą alternatywą dla złota i srebra. Między innymi ze względu na to, że o niej jeszcze relatywnie mało się mówi, jeszcze mało się słyszy. Platyna oczywiście ma szerokie zastosowanie w przemyśle. To też jest taki element, zresztą jak w przypadku srebra, który może trochę pomóc tej platynie wyjść z cienia.
ale też trzeba pamiętać o tym, że nie tylko przemysł, ale znowu biżuteria, no bo jak metale szlachetne, to trudno, żeby ta biżuteria gdzieś się nie przewijała, to nie tylko przecież bulion i przemysł, ale po prostu to, co nas ozdabia, również nas panów. Także ja myślę, że platyna ma szansę jako taki trzeci gracz wejść do stawki. A inna sprawa, że platyna jest bardzo podatna na spekulacje. Chociażby kwestia tego, że nawet nieco ponad 90% platyny jest wydobywanej w trzech państwach: RPA, Rosja, Zimbabwe. Więc tak naprawdę wystarczy tylko mała iskra, żeby nie powiedzieć iskierka, żeby nie powiedzieć iskra. Chociażby, nie wiem, strajk górników wydobywających platynę, tak? I ta cena może sobie powindować bardzo mocno do góry. Ja ostatnio analizowałem ten rynek platyny i tam 60% chyba wydobywa się w RPA, gdzie non-stop zamieszki, braki prądu i tak jak mówisz, no zwykła burza może zaburzyć rynkiem światowym, więc to jest szok, ale to pociągnijmy zresztą ten temat dalej może o tych odskoczniach od srebra i złota i w co jeszcze można oprócz w ogóle metali szlachetnych inwestować. Jak myślicie, Bitcoin, obrazy, mieszkania, może wy w coś takiego nietuzinkowego inwestujecie, albo jak widzicie tą dywersyfikację tego swojego portfela, o której już tutaj Michał wspomniał? Myślę, że każdy z nas chciałby inwestować w nieruchomości. Zresztą to jest cały czas top inwestycja, jeżeli chodzi o Polaków. Natomiast trzeba pamiętać o tym, jaka tutaj jest bariera, jaki jest próg wejścia. Inna sprawa, że nieruchomości to nie tylko przysłowiowe cztery ściany, to może być po prostu miejsce garażowe na przykład. Miejsce garażowe na przykład, tak? Działka budowlana pod przyszłą trochę prężniejszą inwestycję, ale tak czy inaczej to jest zupełnie druga strona jakiejś skali. Inwestować w metale szlachetne można zacząć od kilkuset złotych. To też jest pewnego rodzaju paradoks. Jeszcze raz nawiązując do tego braku edukacji, młodzi wykształceni ludzie niejednokrotnie sądzą, że żeby zacząć w ogóle inwestować w metale szlachetne, to trzeba mieć zdecydowanie zasobniejszy portfel na poziomie najlepiej kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wiem, bo sam przeprowadziłem jakiś czas temu takie mini badanie wśród moich znajomych. Na pewno nieruchomości, dzieła sztuki. Myślę, że tutaj też jest dosyć duża bariera wejścia. To zdecydowanie, ale też, mówiąc najprościej, tu się trzeba znać. Tak? Tu się trzeba znać i chyba cały czas tych ekspertów na rynku nie jest zbyt wielu. Maciek? No jak tak myślisz? Naprawdę mówi się cały czas dużo o kryptowalutach, chociaż ja akurat nie jestem jakimś specjalnym entuzjastą. Myślę, że to też jest takie zawodowe skrzywienie, że my handlujemy czymś, co można wziąć do ręki i schować do kieszeni, więc mi jakoś dotąd nie jest specjalnie po drodze z tymi wirtualnymi walorami, chociaż myślę, że tutaj przyszłość cały czas przed tym może być. Do niedawna jeszcze uważałem, że nieruchomości to ta cena wyhamuje na dłużej, może zaczną spadać, natomiast obecnie wydaje mi się, że tak naprawdę no, pewne dane wskazują, że nieruchomości w Polsce są cały czas tanie. To brzmi może jak jakaś herezja, bo tak się narzeka cały czas, że one są horrendalnie drogie, no ale liczby mówią co innego. One są bardzo drogie, ale raczej będą jeszcze droższe. Może nie wszędzie, ale no akurat mówię tutaj o rynku dużych miast, zwłaszcza Warszawy. Myślę, że tutaj nie ma co liczyć na spadki i to też pewnie będzie dobra inwestycja. I to tak na długie lata. Myślę, że w jakimś tam czasie będziemy patrzeć w przeszłość na rok 2023 czy 2022 jako na lata, kiedy jeszcze można było zdecydowanie za mniejsze pieniądze zakupić to mieszkanie. Jeszcze taka odskocznia może a propos tych młodych inwestorów wchodzących na rynek, to jak rozmawiam właśnie dlaczego powiedzmy
nie inwestują w metale szlachetne, bo dla nich to jest, mówią, zbyt nudny rynek. Oni to chcą już wzrostu i właśnie dlatego takie pociągające są kryptowaluty, że w ciągu jednej nocy coś może urosnąć 1000%. Ale wiesz, Robert, ja się poniekąd zgodzę z sformułowaniem, że złoto, tak się czasem mówi o złocie, że jest nudne. Bo złoto jest w pewien sposób proste w przewidywaniach, tak? Zależność chociażby cały czas jeszcze. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości złota od dolara. Dolar umacnia się, cena złota spada. Dolar zaczyna się osłabiać, cena złota do góry. Te zależności są odwrotne, więc już powiedziałbym, takiemu początkującemu inwestorowi w metale szlachetne jest relatywnie łatwo przewidzieć, co się wydarzy, tak? Więc może tutaj nie ma takiego dreszczyku emocji i być może dlatego złoto jest nazywane bezpieczną przystanią. Tak. No idźmy dalej może i tutaj no, pytanie, które się przewija chyba pod każdym filmikiem, bardzo często, słuchajcie, dlaczego Polska nie ma swojej bulionówki? Wiem, że mamy tego orła, ale to jest no, jakiś bardzo mały nakład i tak dalej. Ale no, takiej typowo rozpoznawalnej monety, która zawojowałaby świat, no, typu jakieś kangury czy filharmoniki. Osobiście uważam, że chociażby taki Krugerrand, który notabene jest wybijany od 1967 roku, bardzo mocno, wysoko podniósł poprzeczkę bulionówką. I teraz, pomimo tego, że nasza branża w Polsce, mam na myśli, nie jest jeszcze dojrzała, wręcz przeciwnie, tak jak Maciej powiedział, szacuje się gdzieś początek tej branży na rok 2019, kiedy tak naprawdę nabrało znaczącego tempa i rozwoju, no to jednak ten Krugerrand, niech on będzie takim tutaj trochę modelowym przykładem, bo tak go pewnie jeszcze raz tutaj wyciągnę przed nawias. No nie wiem, szczerze mówiąc, jaka moneta musiałaby powstać, żeby ona z tym, że Krugerrandem stanęła tak realnie w szranki i była takim walorem przede wszystkim inwestycyjnym na szeroką skalę. Nie tylko tutaj naszą lokalną, tak? Bo tak rozumiem intencję Twojego pytania, ale żebyśmy mogli wyjść w świat. Znowu ten rzeczony Krugerrand to jest taka moneta, z którą możemy jechać na przysłowiowy drugi koniec świata i w sytuacji awaryjnej, czy też po prostu w sytuacji zachcianki będą nam potrzebne środki na cokolwiek, no to tę monetę sprzedamy. A myślę, że nawet gdybyśmy mieli swoją polską złotą bulionówkę, no to pomimo tego, że to kruszec, to być może, że to kruszec, że to złoto, to mam na myśli, to być może, że ktoś by jednak gdzieś postawił znak zapytania i na przykład oferował trochę niższą cenę. Tak? Ale zobaczcie, byk i niedźwiedź, jak się ładnie rozpycha na rynku, a pojawiło się znikąd jakiś Bułgarzy w kooperacji z Niemcami potrafią coś zrobić, a u nas nie. Tutaj ja to bardziej z perspektywy srebra patrzę na to, więc ten KGHM, największa tutaj światowy potentat srebra i nie może poradzić. Ja może, nie wiem, jak ktoś na razie wygląda z KGHM-u, to mogę podpowiedzieć, że opłacić zagranicznych dziennikarzy, puścić gdzieś w świat i próbujmy tą Polskę, bo nie mamy takiej swojej marki. Myślę, że trudniej by było rzeczywiście wprowadzić jakąś monetę, natomiast tutaj mówiłeś o KGHM-ie, jesteśmy jakimś wiodącym producentem srebra, Polska w sensie w skali świata, jednym z wiodących. I no, liczylibyśmy na to, że na przykład sztaby srebra z KGHM-u, co jest o wiele mniejszym problemem wypromować sztabki w zasadzie, bo no, różnią się tylko logo producenta i jakieś tam niuanse, prawda, że te są w kartonowych pudełkach, a te są zafoliowane, a te są z certyfikatem przyklejonym, a te nie. Więc sztabki, coś prostszego, spokojnie moglibyśmy produkować i byłoby fajnie, gdyby polski klient, polski inwestor mógł kupować na przykład u nas w dobrej cenie srebrne sztabki z KGHM-u, ale tego na rynku nie ma. No bo z monetą byłoby na pewno trudniej się pojawić, bo też, no tak jak spojrzymy na te najpopularniejsze monety, no to są też takie
rynki, no Krugerrand RPA to może nie jest najbardziej kraj, który się nam kojarzy z jakimś tam prestiżem, tak jak jakaś Szwajcaria, Austria, Wielka Brytania, USA czy Kanada, te inne monety. Natomiast oni z kolei no, po prostu zaczęli jako pierwsi, bo Krugerrand jest no, od niego się zaczęła historia monet bulionowych na świecie. No i przez te lata ta marka jest zbudowana. No, gdybyśmy teraz zaczęli bić jakąś bulionówkę i się z nią rozpychać, to może rzeczywiście za te kolejnych 50 lat ona by coś znaczyła, ale trzeba pamiętać, że jesteśmy w skali świata no, niezbyt istotnym krajem, więc byłoby na pewno trudno. Może bylibyśmy w stanie wprowadzić coś, co byłoby po prostu dosyć niszowe, tak jak sprzedajemy regularnie monetę Arkanoego, czyli to jest moneta z Armenii, chociaż też oni nawet jej sami nie wybijają, tylko niemiecka mennica dla nich wybija, tak jak ten byki niedźwiedź, więc da się. Może nie będzie to moneta pierwszego wyboru, ale jednak gdzieś tam w innych krajach da się ją kupić. No ja trzymam tutaj inną firmę, polecę za, trzymam kciuki za mennicę gdańską, bo gdzieś tutaj padło hasło, że Wiedźmina chcą robić jako bulionówkę, teraz gdzieś tam mają też tą rusałkę, więc może gdzieś prywatna inicjatywa pchnie to, tym bardziej, że no już markę mają rozpoznawalną też na rynku, więc... No tak, to bardziej takie kolekcjonerskie rzeczy, ale... Ale już w takim większym nakładzie. Także czekamy na monetę z mennicy kapitałowej. No nie zajmujemy się w tym momencie produkcją, szczerze powiedziawszy, ale wszystko jest możliwe. W różne strony może się tutaj nasz rozwój potoczyć. No to może za język coś pociągnę, może już są jakieś plany. Planów co do tego, żebyśmy mieli swoją monetę, nie. Plany są trochę inne, trochę o nich opowiedzieliśmy. Ale kto wie, czas pokaże. Rzeczywiście. Dobrze. Powiedzcie mi, skąd osoby inwestujące w srebro, złoto mają czerpać wiedzę? Skąd wy czerpiecie wiedzę o metalach szlachetnych? Internet. Jednym słowem. I kanał finansowa Płotka. I kanał finansowa Płotka. Ale tak zupełnie poważnie, no internet, i myślę, że to nie jest duże zaskoczenie. Słuchajcie, złota nie ma w mainstreamie, czy szerzej metali szlachetnych. I osobiście uważam, że jeszcze długo tego złota jako modelowego przykładu nie będzie. To jest też kwestia tego, że branża nie ma dużych nakładów na media, a nasza pośrednia konkurencja, mówi o instytucjach finansowych, już takie nakłady finansowe na media ma bardzo duże, bo to też przeanalizowałem relatywnie niedawno. W ubiegłym roku branża finansowa, rząd wielkości 750 milionów polskich złotych wydane na media. U nas wyglądało to bardzo miernie, to wręcz był jakiś taki promil. Natomiast żeby operować konkretem, to na przestrzeni ostatnich 5 lat, 2019 rok to była pewnego rodzaju górka i uwaga, ta górka to było 9 milionów polskich złotych. 750 do 9, tak? Więc internet, myślę, będzie długo takim źródłem, z którego tę wiedzę możemy, powinniśmy czerpać. Inna sprawa, że tych źródeł internetowych jest dużo. To jest znowu pewnego rodzaju wyzwanie, żeby nie powiedzieć problem, które źródła sklasyfikować jako te top pod względem rzetelności i pewnej odpowiedzialności. Mówiąc w skrócie, komu wierzyć, a kogo na przykład prognozy traktować z przymrużeniem oka. To przede wszystkim uważam bardzo jest istotne w przypadku tych początkujących inwestorów, osób, które dopiero ewentualnie rozważają inwestycje. Słuchajcie, a teraz troszkę przeskoczymy znowu w świat wirtualny i sztuczna inteligencja. Bardzo mnie interesuje Wasze zdanie na temat sztucznej inteligencji i jaki będzie miała wpływ na rynek metali szlachetnych. Ja osobiście uważam, że w najbliższej przyszłości to powinniśmy postawić na nasze doświadczenie, naszą intuicję, na opinię i doradztwo na przykład sprzedawców wiodących dealerów metali szlachetnych. Na sprawdzone też źródła, na przykład internetowe. Relatywnie niedawno był przeprowadzony taki test ze sztuczną inteligencją. Był odpytywany
czat GPD na temat inwestowania szeroko pojętego. Tak w skrócie bardzo, bardzo dużym, tak naprawdę tam padły bardzo ogólne odpowiedzi, a nic konkretnego, a już bynajmniej czat nie udzielił odpowiedzi w stylu słuchaj, chociażby to mówię trochę w konwencji żartu, nie inwestuj na górce, tak? Myślę, że to nie jest jeszcze ten czas i w perspektywie zaryzykuję stwierdzenie najbliższych kilku lat, to jeszcze zdecydowanie bardziej polecam polegać na swoim doświadczeniu, intuicji, na sprzedawcach. No mam nadzieję, że czat, znaczy boty oparte o sztuczną inteligencję nie zastąpią osób sprzedających złoto i myślę, że klienci jednak doceniają ten bezpośredni kontakt z nami, osobami, które się tym zajmują. Więc mam nadzieję, że w tym aspekcie to tutaj się wiele nie zmieni. Dobrze panowie, rozgadali, żeśmy się już ponad godzinę sobie tutaj o srebrze, złocie i metalach rozmawiamy. Ja dziękuję wam za dzisiaj. Ja przypomnę tylko, że Michał Wiśniewski, dyrektor operacyjny Mnicy Kapitałowej i Maciej Szepietowski, doradca do spraw produktów inwestycyjnych z Mnicy Kapitałowej, byli moimi gośćmi. Także dziękuję wam jeszcze raz. Dziękujemy również. I mam nadzieję, że do zobaczenia w punkcie przy Ladzie. Dziękujemy. Zapraszamy. Zawsze zapraszamy.